Witam na prezentacji w ramach pakietu ERI z promieniowaniem ultrafioletowe, czy zawsze jest wrogiem. Agnieszka Czerwińska, pracuje w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. To Waszą wiedzę. Czy wiecie, co to ultrafioletowe, UV, UVB, UVC? Co daje nowa? Czy jest dobre czy złe? Indeks UV? Co to jest? Zamy z filtrem? Promieniowanie ultrafioletowe jest to najmniejszy procent widma promieniowania słonecznego. Dociera do powierzchni Ziemi. Dzieli długości fali na promieniowanie UVA, UVB i UVC. Ale nie zależy jedynie od długości fali, ale też od sposobu, w jaki to promieniowanie działa, o czym powiem za chwilę. Długość fali dla promieniowania UVA to jest od 315 do 400 nanometrów. Dla od 280 do 315 nanometrów, dla UVC od 100 do 280 nanometrów. C jest w całości wychwytywane przez warstwę ozonową. UVB tylko w wielkiej części dociera do powierzchni Ziemi. Promieniowanie UVA prawie w całości dociera do powierzchni Ziemi. Takie zadanie dla uczniów. Szarach, jakie są negatywne i pozytywne skutki promieniowania UV. A pod koniec prezentacji sprawdzili, czy ich informacje były słuszne. Promieniowanie UV jest dobre czy złe? Tutaj działanie promieniowania UV. Ekspozycja może powodować fotostarzenie, czyli zmianę skóry, utratę jędrności i zmarszczki. I ten efekt powoduje promieniowanie UVA. W języku angielskim, że UVA jest aging, czyli to łatwo zapamiętać, że A to jest aging. Poparzenia słoneczne, tak zwany rumień, spowodowane przez UVB, jak burning. Promieniowanie UV może powodować alergię słoneczną na skórze oraz rozwój nowotworów poprzez niszczenie struktury DNA w komórkach. Ale promieniowanie UV również ma swoją jasną stronę. Fotę można przedstawić na takim obrazku. Tutaj połowa twarzy jest przedstawiona w świetle UV. Tyle widać wszystkie niedoskonałości skóry, w normalnym świetle nie są jeszcze widoczne. Te niedoskonałości, te plamy na skórze są właśnie spowodowane przez promieniowanie UVA. A teraz daje nam promieniowanie UV. Promieniowanie UV daje nam opaleniznę, a pierwszym takim dobrym czynnikiem daje nam promieniowanie UV to jest synteza witaminy D3 w skórze. Oprócz promieniowania UV wspomaga leczenie niektórych chorób, takich jak na przykład łuszczyca. Takie leczenie nazywa się fototerapią lub helioterapią, jeśli odbywa się w warunkach naturalnych, czyli jeżeli korzystamy z UV słonecznego. UV może być wykorzystywane do dezynfekcji, na przykład sal operacyjnych, wytwarzane sztucznie. To miara określona przez Narodową Organizację Zdrowia. Jest to miara mówiąca o natężeniu promieniowania słonecznego, które powoduje powstawanie popalin na skórze. Jest wyrażona w jednostkach bezwymiarowych. I dla miary od 1 do 2 jest to miara. Ochrona nie jest wymagana. Dla indeksu UV od 3 do 7 ochrona jest wymagana w godzinach popołudniowych. Musisz przebywać jak najczęściej w cieniu, oprócz tego korzystać z okryć i używać kremu z filtrem. Indeks UV powyżej 8
obowiązkowa jest konieczna. Należy nie czekać ekspozycji na słońcu w godzinach południowych. Skąd może jest, będzie indeks UV? Naszej wiedzy są prognozy pogody. Tutaj podane dwa linki, na których możemy sprawdzić indeks UV. A poza tym w dzisiejszych czasach indeks UV jest również dostępny w prognozach pogody na smartfony. Papki ręczne, które pokażę chwilę. Możemy też korzystać z wyników pomiarów z pobliskich stacji meteorologicznych, jeśli są dostępne online. To jest z jednej takiej strony. Prosi na stację znajdującą się na dachu Instytutu Geofizyki. W ogóle w sposób. Obsługa jest bardzo prosta. Wystarczy mówić na przycisk, żeby zobaczyć, jaki jest indeks UV. Niektóre mierniki są również wyposażone w alarmy, które mówią nam, że od naszego typu skóry w tym czasie należy przerwać upalanie. Od czego jest indeks UV? Czyli od kąta zenitalnego słońca, czyli pod jakim kątem promienie słoneczne spadają na powierzchnię Ziemi. Skoro od kąta zenitalnego słońca zależy od pory roku, pory dnia, ale również od położenia geograficznego. Większe UV są obserwowane na równicy. Indeks UV zależy także od wysokości nad poziomem morza. Im wyżej ten indeks UV jest wyższy, ponieważ mniejsza jest warstwa aerozoli, powietrza, przez którą przenika promieniowanie ultrafioletowe. To promieniowanie zależy od lokalnej zawartości ozonu, ponieważ warstwa ozonu nie jest stała w każdym momencie dnia i w każdym momencie roku. Dlatego też zmienia się indeks UV do warunków atmosferycznych. Jeżeli mamy bardzo zachmurzone niebo, to bardzo niewielka ilość promieniowania ultrafioletowego dociera do powierzchni Ziemi. O zachmurzenie należy uważać, ponieważ przy niektórych typach zachmurzeń promieniowanie ultrafioletowe może nawet zostać zniknione poprzez bicia między chmurami. Od bezpiecznego przebywania na słońcu. Czyli czas, który możemy spędzić na słońcu bez wystąpienia poparzeń słonecznych. Od aktualnego indeksu UV, o typu skóry, czyli od indywidualnie określonej wrażliwości na promienie słoneczne, zastosowanego filtra przeciwsłonecznego, zwanego SPF, stan protective factor. Mamy 6 prototypów skóry, określonych przez Fitzpatricka. To jest blada skóra, biała, często z piegami, która zawsze ulega oparzeniu i trudno się opala. Potem 2, blada skóra, niebiesko-zielone oczy, łatwo ulega oparzeniu i trudno się opala. Natomiast prototyp 6 to ciemnobrązowa skóra, nigdy nie ulega oparzeniu, zawsze mocno się opala. Czy się spotyka to typy od 1 do 3. Możemy odczytać, jak czas bezpiecznego przebywania na słońcu bez poparzeń słonecznych właściwie od naszego fototypu skóry i indeksu UV. Czyli dla ładu, jeżeli mamy fototyp skóry 2 i indeks UV 5, to czas przebywania bezpiecznego bez poparzeń słonecznych na słońcu 33 minuty. Filtrem jest następujące. Są dwa komponenty, które są w kremach z filtrem. Są filtry chemiczne, które pochłaniają energię niesioną przez promieniowanie słoneczne. Drugi komponent to filtry fizyczne, które nie przepuszczają promieniowania ultrafioletowego i działają jak mikrolustra. Filtrem można obejrzeć pod tym linkiem. Jest tam nakręcony krótki filmik oglądowy. Zachęcam. SPF, stan protective factor, to współczynnik, który należy pomnożyć od poparzeń słonecznych czas przebywania na słońcu bez ochrony, czyli to, co wcześniej było odczytywane z diagramu.
Na przykład, jeżeli mam F15 i bezpieczny czas, za 30 minut, to jest bezpieczny czas przebywania na słońcu z filtrem SPF 15. Jest prosty, czyli 15 razy 30. Jaki bezpieczny krem? Wybrać oba rodzaje filtrów, żeby mieć jak najlepszą ochronę. Powinien być przed promieniowaniem UVA i UVB, bo nie wszystkie kremy z filtrem chronią przed promieniowaniem UVA. Najczęściej spotykamy ochronę przed promieniowaniem UVB. Zastosowanie co najmniej SPF 15, a drodzy zalecają nawet 30, a niektórzy nawet 50. Ja, żeby był skuteczny. Przede wszystkim krem należy nakładać co 2 godziny. Musi dokładnie nie zapominać o uszach, ustach i karku. To wbrew poczęstości się zdarza. Kremu po każdej kąpieli lub nadmiernym wysiłku, kiedy jakoś znacznie się spocimy. Wracamy do tematu pozytywnych oddziaływań promieniowania UV. B3. Witamina B3 jest produktem w naszej skórze na wskutek działania promieni słonecznych. Do cholesterolu wytwarza się witamina D, która nie ma bardzo duży wpływ na nasze funkcjonowanie. Pomaga nasza jelita, odporność, na hamowanie podziału komórki nowotworowej, a także zwiększa mineralizację kości poprzez zwiększenie wchłania wapnia z pokarmu. Dlaczego witamina D3? Między innymi obniżenia siły mięśni lub jelitu, aktywność komórek budujących tkankę kostną, zmiany kolagenowych, czyli nasza skóra staje się mniej jędrna, zateki jelit, czyli nasze trawienie nie funkcjonuje prawidłowo, komórek nerwowych i co ciekawe, wykazano, że dużo osób cierpiących na depresję ma niedobory witaminy D, ale chorobą współtowarzyszącą i osadzoną na depresję również zaleca się suplementację witaminy D. Oprócz witaminy D powoduje krzywicę u dzieci i osteoporozę u dorosłych. Jakie przebywanie na słońcu w związku z tym, że nie przekroczyć czasu bezpiecznego opalania, a jeszcze zdobyć odpowiednią dawkę witaminy D. Dawka jest szybciej osiągalna niż poparzenia. Należy to w związku z tym odpowiednio zbilansować. Zalecają, aby w okresie od kwietnia do września w Polsce eksponować 1/4 ciała bezpośrednio na działanie słońca przez 10 do 15 minut. Po tym czasie witaminy D zalecana przez specjalistę zwrócenia się w niebie. Dopiero stosować krem z filtrem. Problem pierwszym, alergią na słońce oraz osoby, które mają jakieś znamiona na skórzach, powinny zachować szczególną ostrożność i mimo zawsze stosować krem z filtrem przy bezpośredniej ekspozycji. Witaminę D czerpać nie ze słońca, tylko niestety z suplementacji. Dziękuję.